tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu 6 kolejnych lat. Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie 6 lat. Otrzymany wynik zaokrągli do 1 cm, a następnie oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach. Jest tutaj kilka rzeczy do obliczenia, ale zadanie jest w sumie w gruncie rzeczy bardzo łatwe. Najpierw mamy obliczyć średnią arytmetyczną tych wszystkich wzrostów tej sosny w ciągu 6 lat. Średnia arytmetyczna to jest akurat prościzna. Dodajemy wszystkie przyrosty i dzielimy to przez 6 lat. Wyszło na to, że ten przyrost jest równy mniej więcej 8,33. Z treści zadania wiemy, że mamy ten wynik zaokrąglić do 1 cm, czyli do pełnej liczby. 8,33 zaokrąglamy w dół do 8 cm. Następnie chcemy obliczyć błąd względny tego zaokrąglenia. Jak się oblicza błąd względny? Koniecznie musisz zapamiętać ten wzór, bo w tablicach maturalnych go nie znajdziesz. O czym mówi ten wzór? Ten wzór mówi o tym, że od wartości dokładnej, nie? Naszą wartością dokładną jest 8,33, musimy odjąć wartość zaokrągloną i podzielić to przez wartość dokładną, a następnie pomnożyć razy 100%, bo wynik mamy otrzymać w procentach. Wykonajmy to działanie. No więc tak, wartość dokładna, którą udało nam się obliczyć, jest równa 8,33. Podzieliliśmy to również przez 8,33. Natomiast wartość zmierzona jest równa 8 cm. Mnożymy to razy 100%. Wyszło na to, że to zaokrąglenie do 1 cm spowoduje, że wynik, który podamy, ten zaokrąglony, będzie różnił się o 4% od wartości dokładnej. I to jest koniec tego zadania.